Cześć, witam Was na kanale Converse Vloga. W dzisiejszym odcinku powiem Wam, do czego mi był potrzebny ten kawałek drewienka, który pokazywałem na jednym z ostatnich filmów. Jest to kawałek belki, jakieś nie wiem, 10 na 15 cm, pół metra długi, już dobrze wyschnięty. Czekałem chwilę, żeby na pewno to drewno fajnie wyschło, prażyło się na słoneczku, dość długi okres czasu, dlatego żeby nie wszedł mi żaden tam grzybek i żeby to faktycznie było bezpieczne do tego celu, do którego chcę go przeznaczyć, a chcę go przeznaczyć do stworzenia gniazda dla murarek. Tak właśnie, w ubiegłym roku wczesną wiosną stworzyłem takie oto prowizoryczne gniazdo dla murarek. No jakaś papa, kawałek desek, no podejrzewam, że nie jest to najlepsze wykonanie, jakie mogłem zrobić, ale robiłem to na szybko, żeby się przekonać, czy takie murarki u mnie w ogóle zamieszkają. I okazało się, że praktycznie wszystkie otworki miałem zalepione, czyli murarki były. Widać, że też się powygryzały. I w tym roku chciałbym również zaprosić te murarki do swojego ogrodu. A dlaczego chciałbym je zaprosić? Dlatego, że są bardzo pożytecznymi owadami. Są to pszczoły, które żyją samotnie, są nazywane samotnicami. Nie roją się w ulach. I te murarki właśnie sobie znajdują gniazda w takich małych otworkach, jamkach, szczelinach. Kiedyś bardzo pospolicie występowały właśnie w naszym otoczeniu. Żyły sobie w strzechach, w drewnianych szopach, dachach, tam gdzie wszędzie, gdzie mogły sobie znaleźć właśnie taką jamkę i takie gniazdo sobie wymurować. Murarka dlatego, że ona sobie to właśnie te otworki, te szczeliny wszystkie ładnie zalepia po złożeniu jaja. No i tak, te murarki od wcześniej wiosny pracują w naszym ogrodzie. Jest mega dużo roślin, które wcześniej zaczynają kwitnienie i te murarki właśnie sobie na nich robią pożytek. Zapylają i przez to mamy tutaj trochę lepsze warunki dla rozwoju naszych owoców i kwiatów. I co, dłużej nie będę przeciągał, po prostu pokażę Wam, jak takie gniazdo wykonać, jak ja wykonuję, bo nie jestem specjalistą, jestem amatorem i wszystko, co robię, jest amatorskie. Dobra, co mi będzie potrzebne do wykonania tego gniazda? Ten oto kawałek belki, wkrętarka i dwa wiertła o średnicy 6 i 8 mm. Dlaczego dwa rodzaje wierteł? Pewien profesor, spotkałem to właśnie w literaturze, robił badania i właśnie w jakich warunkach najchętniej murarki się zagnieżdżają i z jego badań wynikło, że to są otwory pomiędzy 6 a 8 mm. Jak możecie zauważyć na przykładzie tego drewienka, tu mam dwa rodzaje otworów i 6 i 8 mm i oba rodzaje otworów były zalepione, także sprawdzony patent i też w tym roku takie otwory wykonam. Jak będę wykonywał otwory? Wiertło ma około 15 cm długości. Ja tu za sam skraj tego wiertła złapię, żeby po prostu jak najdłużej to wiertło weszło. I w tej beleczce będę wiercił otwory w ten sposób. Aby murarka się zagnieździła, w naszej beleczce nie może być otworu przelotowego. Ona się zagnieździ tylko jeżeli tu będzie zaślepiona jedna ze ścian. I także w ten sposób będę po prostu te otwory te wierco. Także co, zapraszam Was. Myślę, że przyspieszę ten kawałek, żeby Was nie zanudzić moim wierceniem otworów. Szybkie obroty i lecę z tematem. I takie sobie otworki wykonuję. Najpierw szóstką, a potem kilka jeszcze otworów dorobię ósemką, tak żeby te murarki mogły sobie tutaj wybrać, który otwór im bardziej pasuje. I co, widzimy się jak już trochę ponawiercam. Dobra, otwory szóstki mam już powiercone. Trzeba wytrząchać tą dechę, żeby wszystkie dziury wyleciały. Gdzie nie gdzie można jeszcze wiertłem przyczyścić. O, w ten sposób. I te otworki mam wykonane.
A teraz pora na wiertło 8 i też gdzie nie gdzie właśnie te otwory po wiercu. Ok, otwory mam poprawione. Wyszło ich naprawdę całkiem sporo. Możecie zobaczyć, strasznie podziurawiłem te dechy. I właśnie o to chodzi. Tu jeszcze lekko czyszczę wloty, żeby nie było tych zadr. I będę przyczepiał po prostu ten oto drewniany klocek ponawiercany do konstrukcji pod daszkiem. Konstrukcję złapię do belek w domku takimi dłuższymi wkrętami. Belka jest dosyć lekka, jak już mówiłem, dobrze wyschnięta, więc też nie ma potrzeby, nie wiadomo jak mocno jej tutaj łapać. Zamontuję, myślę, tutaj, tak aby też nie przeszkadzało tutaj tym murarkom nic za bardzo. O, w ten sposób zostanie to przeze mnie przyłapane. Najpierw wkręcę sobie taką lekko podtrzymującą, tak jakby śrubę. O, muszę sobie to jakoś poradzić samemu. Ok, tu złapię najpierw. Dobra, tu już z tej strony mi nie spadnie, to mogę kręcić. Beczka zostanie przyłapana na przestrzał w ten sposób, przez tą deskę podrynną. O, i teraz zobaczycie, jak przejdzie śruba przez deskę. A, i wejdzie. Rozkręciła mi się wkrętara. Jeszcze raz. I ta śruba wkręci się w tą beleczkę. I to już jest tu zamocowane. I teraz z tej strony tak samo zrobię. Tylko z tej strony złapię. Przez deskę, żeby tylko złapało. O, jest. I siedzi. I tak oto zamocowana belka, jeszcze tu ją przyłapię, żeby nie dyndała na wietrze, jest przyczepiona i murarki mogą sobie tu zakładać gniazdo. Tutaj daszek jest z okapnikiem, więc poza tym, gdyby coś mocniej padało niż sama rynna, zbierze. Także tutaj są bezpieczne, nic im się nie dzieje. No to co? Przykręcam i zaraz się widzimy. I tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Gniazdo dla murarek siedzi tu dosyć solidnie. Jak widzicie, jest zabezpieczone od deszczu, jest zabezpieczone od wiatru. Z tej strony bardzo rzadko wieje, bardziej w tą stronę. Belka będzie przez to suszona na bieżąco, w razie co, a nie będzie wiatr wlatywał w te otwory. Myślę, że murarki tutaj z chęcią zamieszkają, biorąc pod uwagę eksperyment z poprzedniego roku i tamten domek malutki, to można nazwać hotelem lub apartamentowcem. Także gdybyście chcieli takie domki robić, to zachęcam. Zwłaszcza, że w sklepach jakieś trzcinowe rureczki, jakieś takie budki ładne, wystrugane, pomalowane są po, ja nie wiem, po 40, nawet do 100 zł widziałem. Chyba nie ma sensu inwestować w coś, co naturze jest po prostu nie jest aż tak potrzebne. No chyba, że ktoś jest bardzo dużym estetą albo ma dzieci, które po prostu chcą taki domek. No według mnie taka beleczka ponawiercana w zupełności wystarczy murarkom i będą zadowolone po prostu, tak? Także co? Dzięki, że pomagaliście mi w stworzeniu tego dzieła. I do usłyszenia. Hej!